Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, to jest kolejny odcinek z faktów. Tak jak chcieliście, tym razem są fakty o marionetce. Zapraszam was bardzo serdecznie na poprzedni film, który był o Foxy. Przed odcinkiem chciałbym jeszcze podziękować Trufelek za fanartę oczywiście. Bardzo fajny, jestem tam ja. W okularach, wiecie, jak taki gangster, który się śmieje z diamenta. Tam widzicie taki diament przepołowiony na pół, że no, przepołowiłem diamenta. Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Podziękowania też dla Marcer Jarmoch. Sorry, jeżeli powiedziałam to źle czy coś. Bardzo fajny fanart dostałem. Withered Bonnie, Bonnie bez rie, kto jak woli. Ja wolę to drugie. Bardzo fajne. Dziękuję i pozdrawiam. A teraz bez zbędnego przedłużania już zaczynamy. Od wyjścia FNAF-a 6 wiemy, że powstał nowy animatronik, który się nazywa Lefty i jego cel jest przytrzymanie w sobie marionetki. Jeśli chodzi o strukturę ciała, to marionetka jest wyjątkiem, ponieważ nie posiada endoszkieletona. Scott kiedyś przyznał, że inspirował się innymi horrorami. Dlatego może to oznaczać, że marionetka faktycznie powstała dzięki Slendermanie. A teraz wam coś pokażę. Ta minigierka to jest minigierka z FNAF-a 2, a ta minigierka to jest minigierka z FNAF-a 6. I obaj minigierki przedstawiają dokładnie tą samą osobę, dokładnie tą samą sytuację. A jakby ktoś nie wiedział, to tak, ta dziewczynka, którą teraz w tym momencie widzicie, właśnie ta blondynka, która płacze, to jest dziewczynka, która opętała marionetkę. Pod koniec FNAF-a 6 widzimy spalonych wszystkich animatroników, poza Leftiego. Czyżby marionetka przeżyła? Marionetka jest jedyną postacią, którą widać we FNAF-ie 3 w jej normalnej postaci. Mamy dowody na to, że marionetka istniała w pierwszej odsłonie gry. Dowodem jest właśnie tutaj ten obraz, easter egg z płaczącym dzieckiem we FNAF-ie 1 i we FNAF-ie 2 są tak zwane halucynacje, sny czy coś, wizje można to też nazwać, w której widać pizzerię z pierwszej części gry i tym marionetkę. Czyżby Scott planował marionetkę przed wypuszczeniem pierwszej części gry? Za chwilę wam odpowiem. Po śmierci naszej małej blondynki, ona postanowiła, że nie odejdzie sobie tak po prostu w spokoju, tylko zostanie na ziemi, pomoże tym właśnie pięciu zabitym dzieciom, zabłąkanym duszom. Została na ziemi, żeby im pomóc. Ale niestety Golden Freddy zawsze się sprzeciwiał, ale to można omówić, nie wiem, w filmie o Golden Freddy, więc... Cześć. To jest właśnie odpowiedź na poprzednie pytanie. Tak, pytanie brzmi, czy Scott od pierwszej części planował marionetkę? Proszę, macie screena. Odpowiedzcie sobie sami. Proszę. Większość ludzi, w tym też ja, uważa marionetkę za najstraszniejszą postać. No, tak naprawdę nie boję się FNAF-a, ale jakbym miał wybrać właśnie najstraszniejszą postać, to właśnie to, co teraz widzicie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów, to bardzo polecam obejrzeć. I poza tym to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jesteście nowi, do tego jeszcze dzwoneczek. I ja kończę ten film, więc... Trzymajcie się, pa, cześć, pa.